Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ale nie martw się. No może jeszcze wrócą. Może jeszcze wrócą. No jakoś to będzie. Powiedz mi, jakie książki ty lubisz czytać? To ja ci tutaj założę kartę biblioteczną i będziesz przychodził codziennie, będziesz sobie czytał książki. Zapraszamy, naprawdę, będzie fajnie, zobaczysz. Ale Świstaku, dlaczego ty wychodzisz? Nie odchodź, proszę cię, nie zostawiaj mnie tutaj samej. No proszę cię, Świstaku, gdzie ty... Cierpię na chorobę sierocą. Misiu mi nie zastąpi moich kochanych uczniów. Pozdrawiam was i wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Wracajcie. Matko, dyrektor dzwoni. Tak, panie dyrektorze? Czytają, czytają. Panie dyrektorze, rzeczywiście, że nie czytają. No pytam, to wiem. Co zrobić? Nie wiem. Telefony pozabierać, Facebooka wyłączyć. Może kabel przeciąć? Ja jestem załamana. A tu niedługo matura? Nie wiem, nie wiem. Coś spróbujemy. Co ja mogę zrobić? Ja, panie dyrektorze, to mogę z tej troski o nich, bo tak bardzo się o nich martwię, wziąć książkę i zacząć czytać. To co, piłeczki? Nie będziemy czekać dłużej na dziewczyny. Zaczynamy zajęcia. Widzę, że jesteście przygotowane, przebrane. Macie zmienną brudę, chętne do pracy. Zaczynamy. Nie wiem, Aniu, musimy segregować śmieci tutaj na piętrze. Wiesz, jak to jest? Plastiki do plastików, szkła do szkieł, papiery oddzielnie segregujemy. Proszę ciebie, dbaj o porządek w swoim pokoju. No już nie wiem, jak mam do ciebie dotrzeć. W ogóle mnie nie słuchasz. Co, maleństwo? Nawet tutaj siedzimy sami, nawet nie ma komu was pokazać, nie? Smutno mam. Mi też. Może przyjdą jeszcze do nas i będą próbowali się uczyć. Dasz bur, chłopcy. Sprawdzam obecność. Kostrubiec Jakub. Nieobecny. Bożkowski Kacper. Też nieobecny. Jedyna Dorian. Nieobecny. To ja tu takiego pięknego reniferka przygotowałam na święta dla nich, a oni nieobecni. Przestańcie już marzyć te naleśniki! No przecież tego nie zaświadczujesz. Wszyscy nie pomogiemy. No to zabrakło nam uczniów. Jest taka generacja, jaka jest. No po co nam to naleśniki? Co? Nie ma co robić. No nie ma. Kasy czyste, zlewy czyste.
Co my będziemy robić? Prysznice czyste. Na coś trzeba robić przecież, nie? 8 godzin musimy pracować. No tak. A, Ewa, opatrz nawet ty umyj jeszcze podłogę i chyba idziemy do domu. I co będziemy robiły w domu? Sałatkę na święta! Też ogórków nie masz. No tak, Adrian pojechał, nie przywiózł, już tyle czasu go nie ma. No, no trudno. Idziemy. No dziewczyny, gdzie wy jesteście? Nigdy się nie spóźniacie. Wiki, Weronika, Dorcia, Dagmara, gdzie jesteście? Zimno. Chyba mi dzisiaj wystawiłyście. Niepodobne to do was. Trudno, ty sama. Życzę wam w te święta Bożego Narodzenia przede wszystkim spokoju i wytrwałości, wytrwałości w swoich marzeniach i postanowieniach, a nowy rok, aby przyniósł nam więcej szczęścia, więcej możliwości do spotkań, bo tak naprawdę to mam tylko tego Mikołaja, który mi pozostał do przytulania. Tak jak tego Mikołaja, również was przytulam i ściskam w swoim serduszku i do zobaczenia w przyszłym roku 2021. Pa! Wasieneczki moje drogie. Tak jak w sadzie ludzi i wśród uczniów zawsze wśród owiec jeden baran się znajdzie. Chociaż wy jesteście, jak już tych nie ma uczniów naszych. Proszę Państwa, powtarzamy zdania, które w procesie edukacji, w procesie kształcenia, nauczania języka angielskiego odgrywają niezwykle ważną rolę. Dlatego też proszę, żeby wszyscy wspólnie powtarzali za mną. I miss my school. I love my school. I love my school. I love my teachers very much. I love my teachers very much. Posłuchajcie, taka nauka po prostu raczej nie bardzo ma sens. Niech się ta pandemia skończy. Wracajcie do szkoły, bo inaczej wszyscy tutaj oszalejemy. Pokażcie coś fajnego nam, sobie na mnie. Tak jest. Niech się wszystko po cudze skończy. Wracajcie do szkoły, bo tęsknimy za wami. Zimno bez was, nie ma kto grzać. Do zobaczenia w tym roku na świecie Marcinie. Mamamy! Mamamy wszyscy. Powitać was w naszych skromnych progach, bez waszej obecności tu ta szkoła jest uboga. Przyjeżdżajcie po święta wnet. Ta sala jest gotowa.